Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy 20 czerwca, gdzie jest 12 niedziela zwykła w ciągu roku, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Być może Twoje serce czasem przypomina taką łódź miotaną falami. Burza wokoło, wiatr przeciwny, pioruny, które straszą i obawa, czy przeżyjesz. Pan Jezus jest w Twojej łodzi, ale Ty nie czujesz Jego obecności. Myślisz sobie, Pan Bóg śpi, a może o mnie zapomniał. I czasem z takim wyrzutem może podchodzisz do Pana Jezusa i tak jak apostołowie dzisiaj w Ewangelii mówisz, Panie, czy Ci to obojętne, że giniemy? Uspokój swoje serce. Nie podnoś alarmu, nie panikuj. Zaufaj Panu. Czy myślisz, że Pan Jezus nie poradzi sobie z Twoimi problemami? Czy myślisz, że Pan Jezus będzie głuchy? Jeśli Pan Jezus jest po Twojej stronie, to tak jak mówią apostołowie, jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Zaufaj Panu Bogu i nie poddawaj się. Pamiętaj, że Pan Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. Nie ma takiego problemu, z którym Pan Jezus nie mógłby sobie poradzić. Pan Jezus przychodzi, aby uspokoić Twoje serce. I On również do demona strachu mówi, milcz. I Pan Jezus jest skuteczny. Następuje głęboka cisza i spokój. Wielu świętych doznawało tak zwanej ciemności duchowej, albo nocy zmysłów, albo pustyni duchowej. To taki stan, kiedy dusza nie doznaje żadnych pociech, żadnych takich cukierków duchowych. Niemniej jednak wiedzieli o tym, że kierunek, który został nakreślony przez Pana Boga, jest właściwy. I nawet kiedy nie widzieli już żadnych perspektyw, to wiedzieli o tym, że tam na końcu jest Pan Bóg. I nigdy nie odstąpili, nie zwątpili w sens pójścia tą drogą. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, to również widzimy, że Kościół nieustannie był miotany różnego rodzaju falami. Trudności zewnętrzne i wewnętrzne. Ale musimy pamiętać, że wewnątrz Kościoła, w tej łodzi, jest obecny Pan Jezus i to jest bardzo ważne, bo On w każdej chwili może wstać i powiedzieć milcz do złego ducha. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ten Boży pokój wpłynie do waszego serca tu i teraz. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.